Witam serdecznie na moim kanale MCHTV. Nazywam się Mateusz i ja wraz z moją narzeczoną Anią wybieramy się w sierpniu na wczasy do Grecji na wyspę Kretę. Do miejscowości Agia Pelagia. Na tym filmie chciałbym przedstawić troszkę historii kreteńskiej kuchni. A teraz opowiem troszkę o kuchni kreteńskiej. Kuchnia kreteńska jest najzdrowszą dietą świata. Słynąca z długowieczności, zdrowia i niezależności, Kretyńczycy spożywają głównie płody własnej ziemi. Owoce, jarzyny, warzywa strączkowe, nabiał, oliwę i chleb. Liczne badania udowodniły, że kuchnia kreteńska, która unika mięsa i mleka, łączy świeże owoce i warzywa, rośliny strączkowe, oliwę, ryby oraz czerwone wino, jest najzdrowsza na świecie. Wyspiarze jedzą 3 razy więcej jarzyn oraz 4 razy więcej owoców niż mieszkańcy innych zakątków Europy. Dzięki takiej diecie wskazuje się najmniejszą śmiertelnością z powodu chorób serca i nowotworów oraz największą długowiecznością wśród Europejczyków. Sekrety kreteńskiej diety. Pierwszym sekretem diety kreteńskiej jest prostota. Spożywanie produktów świeżych, nisko przetworzonych. Drugi sekret to bazowanie na lokalnych produktach sezonowych, owocach, warzywach i ziołach. Zgodnie z rytmem ich dojrzewania w naturalnych warunkach. Trzeci sekret to oliwa z oliwek. Jedyny olej bogaty, nisko nasycone kwasy tłuszczowe odporne na utleniany i antyutleniacze, które wiążą toksyczne wolne rodniki, tworzą naturalną barierę nowotworową. Czwartym sekretem jest wino, spożywane w niewielkiej ilości, 1 do 2 lampek do każdego posiłku. Do lat 60. XX wieku Kretyńczycy odżywiali się według odwiecznych reguł, a ich dieta opierała się na owocach świeżych i suszonych, warzywach, roślinach strączkowych, dzikich ziołach i ziarnie z pełnego przemiału. Zapotrzebowanie na tłuszcze pokrywało wyłącznie oliwa z oliwek. Nabiał spożywano codziennie w ograniczonej ilości, drób i ryby kilka razy na tydzień, a mięso najwyżej kilka razy w miesiącu. Od lat 60. wraz z podwyższeniem standardu życia, dieta kreteńska ewoluowała w kierunku większego spożycia mięsa i innych produktów zwierzęcych. Smakołyki prosto z ogrodu, świeże owoce i warzywa są dostępne na wyspie przez cały rok. Od listopada do kwietnia dojrzewają cytrusy, od marca do maja monsumola. Pomarańczowe owoce o gładkiej skórce, przypominające z wyglądu morele. W czerwcu pojawiają się morele, arbuzy i melony. W sierpniu zaczynają dojrzewać winogrona. We wrześniu i październiku figi i granaty. Długie lato na wyspie obfituje w brzoskwinie, jabłka, nektaryny, śliwki, gruszki i inne owoce. Potrawy kuchni kreteńskiej oparte na warzywach i roślinach strączkowych, znane z prostoty, znakomitego smaku, przyprawia się aromatycznymi miejscowymi ziołami i słodzi miodem lub syropem glukozowym. Posiłkom towarzyszy szklaneczka miejskiego wina lub raki, czyli wódki z winogron. Z napojów bezalkoholowych na Krecie preferuje się wodę źródlaną, kawę po turecku oraz herbatki ziołowe na czele z herbatą górską. Cai tu vonu, sidentitis purpurea. Uznawaną słusznie za panaceum, naukowcy potwierdzili działanie wzmacniające, odporność antywirusową i antyalergiczne oraz lebiodkę kreteńską, Originalum Dictionandus, uważaną za afrodyzjak. Specjały do spróbowania. Współcześnie na Krecie spożywa się sporo mięsa, najczęściej pieczoną, grillowaną lub duszoną. Gyros, wieprzowiną lub kurczak, zgrillowany na pionowym obrotowym ruszcie. Popularne na wyspie sery graviera, kawa graviera,
Anhydrą mirodira staka produkuje się z mleka pochodzącego od kóz i owiec, ryby i zazwyczaj grillowane podawane sosem z oliwy i cytryny. Największą popularnością cieszą się leszcz, sola, barwana, tuńczyk, miecznik, strzępiel, dorada, szprotki oraz sardynki. Oprócz tego serwuje się owoce morza, krewetki, homary, małże, kalmary i ośmiornice. Kretyńskie specjały, mało znane poza wyspą, to arni me agaris, jagnię w kaparach, bomburcitis, ślimaki obtoczone w mące i smażone na głębokim oleju, archinosalata, sałatka z jeżowców, kununeli me giantiti, królik z jogurtem, kakawia, zupa rybna, kalitosunia, placuszki serowe, hortopiakiaki, pierożki pita nadziewane duszonymi ziołami, sfakianes pite, pierożki pita o wyjątkowo cieniutkim cieście nadziewane miękkim serem, mizitira, polewane miodem, wino z Krety i Santorini. Wino jest jedynym z dóbr, które Kreta dała światu. Tradycja winiarska na wyspie liczy 4000 lat, o czym niezbicie świadczą choćby minońskie tłoczyń odkryte przez archeologów. Obecnie na Krecie wytwarza się 20% win greckich. Większość winnic rośnie w regionie Peza, nieopodal Iraklionu. Inne ośrodki winiarskie to Archanas, Dafnes, Satia i Kismomos. Kretyńskie wina są w większości czerwone i wytrawne. Wyspa Santorini zrobiła winiarską karierę dzięki katastrofalnej erupcji wulkanicznej sprzed 3500 lat. Tutejsze w większości białe szczepy rosnące na bogatych glebach wulkanicznych dają wina o oryginalnych bukietach. Winnice i szczepy. Winnice na Krecie skupiają się w centralnej części wyspy wokół Iraklionu oraz we wschodniej wokół City. Oprócz winnych szczepu dożywają w nich rodzynki, sułtanki w okolicach City oraz winogrona deserowe rozaki. Podstawę produkcji wina stanowią tradycyjne miejscowe szczepy Kacifali i Mandialiri dla win wytrawnych czerwonych i roz, Liatico dla czerwony wytrawny i słodki oraz wieliana dla białych. Ostatnio wprowadza się zapomniany wenecki szczep Malvasia di Candia. Winnice na Santorini mają zaskakujący wygląd wina latorośl. Zamiast piąć się w szpalerach, wije się po ziemi. Nie jest to wynik zaniedbań, lecz szczególnego prowadzonego winorośli w tak zwaną koronę. Krzew tworzy na ziemi kosz, w którym bezpiecznie dojrzewają grona. Taki rodzaj uprawy podyktowany jest warunkami naturalnymi. Po pierwsze, na wyspie wieją silne wiatry, które mogłyby uszkodzić winorośl w szpalerach, a po drugie, przez cały okres wegetacji na winnice nie spada ani kropla deszczu, a jedyna wilgoć to pochodzi z rosy, która opada na pola pod wpływem chłodnego nocnego wiatru. Najpopularniejszymi szczepami na wyspie są Acitrico, które prawie białe, duże owoce nadają się świetnie do spożycia na świeżo. Antyczne białe Antchiri o cienkiej skórce, białe Ardani i czerwony Mavrottaggiano. Przybytki i degustacji. Wiodące winnice Krety prowadzą degustację swoich trunków połączoną z prezentacjami na temat historii, winiarstwa i technik produkcji wina. W wiosce Peza, 17 km od Iraklionu, można spróbować win z winnicy Milardakis przy drodze przy wyjeździe z wioski, występujący pod marką Milno. Na miejscu można obejrzeć zabytkowe maszyny winiarskie i kamienne, tłocznie, a także zakupić wina oraz lokalne produkty, oliwę, miód i zioła. Kilka kilometrów od Pezy przy drodze do Agies Paraskies działa ośrodek degustacji win z winnic spółdzielni Peza, zrzeszającej okolicznych wytwórców. Tutaj także można obejrzeć krótki film o produkcji wina i oliwy, a także zabytkowe narzędzie winiarskie i skosztować trzech rodzajów wina z tradycyjną przekąską. W miejscowym sklepiku oferują lokalny produkt w korzystnych cenach. Trzecie miejsce to winnice
Fantaksomet Porto, obok wioski Skalani, 8 km od Iraklionu, przy drodze do Mirtini, należącego do greckiej potęgi winiarskiej. Buatari. Degustacja połączona jest z wizytą w podziemnych piwnicach wprowadzonych teoretycznym do sztuki degustacji wina oraz możliwością zakupu cennych roczników. Na opanowanej przez masową turystykę Santorini prawie wszyscy wytwórcy prowadzą degustację. I to by było na tyle na temat kreteńskiej kuchni, jak i historii Krety. Jeśli komuś się spodobał mój kanał, film, to zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, jak i łapki do góry. Serdecznie pozdrawiam. MCHTV.